Słuchaj. Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo. Dzień dobry, dobry wieczór. Z wirtualnego studia, jak zawsze, wasz wierny samuraj kłania się w pas Mariusz Borkowski oraz specjalni goście, którzy dzisiaj zawitali do mojego przenośnego studia. Zatem witam drogie słuchaczki oraz drogich słuchaczy, a także widzów już w 66. odcinku podcastu Słuchaj Gier, oficjalnego podcastu audycji serwisu gamemusic.pl, który sławi i przybliża kulturę muzyki oraz sound designu w grach wideo. Z tego miejsca jak zawsze zachęcam was do słuchania naszych podcastów oraz zapraszamy do subskrybowania kanału na Spotify, Apple Podcast, a także na YouTube. Dziękujemy za wasze dotychczasowe wsparcie w postaci komentarzy, a także łapę w górę oraz w dół. Nie zapominajcie o tym biednym dzwoneczku. Oprócz tego, z tego miejsca dziękujemy obecnym, a także przyszłym patronom, którzy bezustannie wspierają nas datkami na Patronite oraz Ko-fi. A dzisiaj ze mną w studiu są Arkadiusz Haratym, orędownik, który bezustannie od wielu lat szerzy dobre słowa o muzyce do gier wideo na łamach kanału Gracze Słuchacze, prywatnie podróżnik, odkrywca odległych krain, grafik oraz malarz. Witaj Arku, cześć! Cześć, z tym malarzem to może przesadziłeś, ale reszta w zasadzie się zgadza. To niezmiernie się cieszę, że trafiłem, no to jest naprawdę legenda, zaś kolejnym moim specjalnym gościem jest nie byle jaka persona, ale jedyny oraz niepowtarzalny Michał Mazur Akamazi, który niczym współczesny Ronin, szczegąc wartości staroszkolnych graczy, szerzy dobre oraz pozytywne słowa na łamach czasopisma BezgraStream. Na co dzień naukowiec mieszkający w Sapporo z pasji poszukiwacz unikatowych skrzynek i budek na listy pocztowe. Witaj serdecznie, Michale. Witaj serdecznie, Mariusz. No aż powiem ci, że się zarumieniłem tutaj. Nie widać tego. Ale taki był cel. Tak. Ale taki był cel. No. Dziękuję bardzo za miłe przedstawienie mojej osoby. Ja, panowie, jestem bardzo wam wdzięczny, że w dosyć takich niespodziewanych okolicznościach udało się w końcu spotkać, bo przekładaliśmy nagranie tego wyjątkowego dzisiejszego podcastu, audycji. Dlatego ja wam bardzo wam serdecznie z tego miejsca dziękuję. Drodzy panowie, zanim przejdziemy do głównego tematu dzisiejszej rozmowy, w zwyczaju mamy, że zaczynamy od pytania, czego ostatnio słuchaliśmy, zatem pozwolę zacząć może od Ark. Arku, czego ostatnio może słuchałeś? No, znaczy, że ostatnio przygotowywałem takie moje zestawienie roku, co było takiego fajnego w tej muzyce z gier 2022, więc tak, poza tym, że tworzę to zestawienie na bieżąco, to zawsze się okazuje, że pod koniec roku mijasz 30-40 tytułów, więc tak. No to słuchałem głównie właśnie jakichś tam niezależnych rzeczy albo rzeczy, których nie miałem do końca humoru w tamtym czasie, jak wyszły, przesłuchać. No to było, ale z jakichś takich konkretów to, no to już jest za mną, więc teraz już przygotowuję, wiadomo, nowe rzeczy. Świeży umysł po prostu, już tak, teraz jesteś gotowy na coś nowego, jak my wszyscy chyba. To czy słucham, przedtem słuchałem, żeby przesłuchać, a teraz słucham dla przyjemności, wiadomo. Ale nie, to z tych teraz takich ostatnio, bo to jednak zestawienie wyszło miesiąc temu, no to teraz był Shoulder of Giants Floexa, czyli tam okay. nowe wydawnictwo Floexa, był nowy Dead Space Trevora Gureskisa, Mark of the Rose Lorenza Chapmana, tam jeszcze Wanted się pojawiło Pawła Błaszczaka, Cesolowa i Pizza Tower jeszcze sprawdzałem, to jest Mr. Sausmon, tam klaski Gito i Post Elvis. No, spoko, tak w sensie Shoulder of Giants, tak fajnie, miła niespodzianka od Floexa. Tak, zupełnie w inną stronę poszedł, to znaczy dalej słuchać te takie zacięcie Tomasza Dworzaka,
ale jestem, naprawdę też jestem pozytywnie zaskoczony tą ścieżką dźwiękową. Szkoda, że ona jest taka króciutka, bo raptem chyba tam, popraw mnie, jeżeli się mylę, chyba 6-7 utworów chyba jest tylko. No, to miałem z pół godziny może, ale w porządku, tak, w sensie, no, lepiej niż na przykład ten Papetura, na przykład, na którą liczyłem, że będzie fajniejsza, to był taki słaby Floex, taki Floex, który miał odrobinę czasu między podwieczorkiem a kolacją i coś tam napisał. I no, ten nowy Dead Space też jest fajny. Tak, w sensie, ja pamiętam te zachwyty nad Gravesem, który robił właśnie oryginał i dla mnie był trochę asłuchalny wtedy, a to, co przyniósł właśnie Trevor Górecki, to chyba w ogóle pierwsza jego muzyka z gier tak naprawdę, bo on, jak sprawdziłem sobie, seriale przede wszystkim, pisze do seriali i filmów. Fajne, tak. To jest podobny wciąż taki klimat tej jakiej opresyjnej, horrorowej muzyki symfonicznej, ale jest bardziej przystępny. Nie? Po prostu milej się tego słucha generalnie. Oczywiście, wiadomo, słuchanie, a granie, to prawdopodobnie nie zagram w tego nowego Dead Space'a, szczególnie, że jest taki sam jak poprzedni, a poprzedniego przeszedłem, więc nie powiem, jak to brzmi w grze, ale poza jest fajne. Jest to fajna, taka solidna, wysokobudżetowa, horrorowa ścieżka. Mhm. No, ogólnie ten początek roku chyba całkiem nam się dobrze zapowiada. Mamy praktycznie już koniec lutego, a już kilka albumów. A może nie powiedzieć, że one są, pretendują do tego, żeby zostać nominowani do albumu roku, ale gdzieś tam jest, powiedzmy, jakieś takie zasiane ziarenko tego, że ta muzyka faktycznie ma jakiś potencjał, żeby być czymś może bardziej rozpoznawalnym. Dzięki Arku wielkie za tutaj propozycję i też jakby, jeżeli nas słuchacie na YouTubie, to prawdopodobnie też pojawią się w opisie propozycje od Arka. Michale, a co u ciebie się kręciło ostatnio? Ostatnio początek roku był dość zapracowany, więc raczej muzycznie uciekłem w stronę takich spokojnych klimatów, które coś właśnie co leci w tle, co mi pomaga się skupić. No i głównie ostatnio przesłuchiwałem kilka takich ulubionych YouTube'owych kanałów grających muzykę lo-fi. Pewnie kojarzysz. Oczywiście. Low Fidelity. Tak. No to jest super, bo to wiesz, jak musisz się skupić na pracy i masz dużo takiej właśnie umysłowej roboty, no to właśnie muzyka lo-fi jest super, bo tak właśnie cię relaksuje, wprowadza fajną atmosferę w pokoju i jest trochę też nostalgiczna. No i przeważnie właśnie jak coś takiego muszę nad czymś pracować, to mi bardzo właśnie takie kawałki wchodzą. No a jak wiesz, też lo-fi miesza różne gatunki, no i jest trochę hip-hopu, jazzu, muzyki elektronicznej, więc no, można sobie tak przelecieć, no właśnie od klimatu do klimatu. No. A z takich nowszych rzeczy, no to ostatnio, no to nic takiego większego nie słuchałem. W święta Bożego Narodzenia wyszedł bardzo fajny musical Spirited, który tam był chyba na Apple Plus, no i potem właśnie razem z tym musicalem był fajny album, więc on mi tam trochę w święta kojarzy, w święta mi tam dotrzymywał towarzystwa. A styczeń, luty to raczej powrót do klasyki. Wróciłem do starych, najlepszych kawałków YouTube i tak bawię się ostatnio i szukam sobie różnych fajnych coverów piosenek z lat 80., 90. No i tak. Tak wkraczam w ten rok. A powiem, to jest tylko taką ciekawostkę, nawiążę do tych kanałów lo-fi, taki jest najbardziej popularny z tą taką dziewczyną siedzącą i machającym kotem, który ogonem tam macha na parapecie. Tak. Ale co zabroniony, jest zabroniony kanał. On został ściągnięty raz i wciągnięty z ten lo-fi, hip-hop, tak. Tu relax. Tak. Ale wiecie, co jest niebywałe? Że tak się to rozwinęło, bo to jest chyba artysta, który skupia różnych artystów, DJ-ów, którzy tam montują czasami chyba na żywo, na bieżąco. To znalazłem ostatnio w sklepie muzycznym składankę na kasecie magnetofonowej z tego kanału. To jest niesamowite. To jest niebywałe. Na płytach winylowych to już wiedziałem, że są, ale że na kasecie magnetofonowej, to, że kasety magnetofonowe wracają do łask jak płyty winylowe blisko 10 lat temu czy 15,
to kasety magnetofonowe od chyba, nie wiem, też gdzieś w okolicach 10-15 lat w Kanadzie bardzo mocno nagle taki boom pojawił się i to przerodziło się do tego stopnia, że w Europie nawet te znane nazwiska pokroju, nie wiem, Madonna czy Lady Gaga też zaczęły publikować na kasetach magnetofonowych stare i nowe albumy, nawet Björk odświeżyła swoją setlistę. Więc to jest, no wiadomo, to jest dla osób, które kompletnie jakby znają i urodziły się w tych czasach analogowych i pamiętają jak i te brzmienie tej muzyki. Tak więc to jest taka ciekawostka, takie wtrącenie z mojej strony. Zaś jeżeli chodzi o mnie, co ja słuchałem, a ja jakby w moim przypadku to oczywiście dwa albumy. Pierwszy to jest Card Shark, original soundtrack Andrea Boccadaro. Kiedy już przesłuchacie tak naprawdę ten album, to jestem pewien, że natchnieni jego atmosferą sięgniecie po dzieła dawnych mistrzów i tutaj muzyki klasycznej. No muzyka do gry Card Shark zabiera nas do XVIII-wiecznej Francji. No, stajemy się tam świadkami wielu historycznych wydarzeń, a skomponowane utwory autorstwa wspomnianego kompozytora no, są z ukłonem w stronę epoki romantyzmu, tak więc bardzo taki melodyjny album i bardzo klasyczny, więc tutaj zachęcam osób, które sobie cenią te klimaty. Zaś kolejny album to jest taki trochę mój powrót do dzieciństwa, czy do dzieciństwa, do bycia nastolatkiem, czyli Street Fighter Alpha 3 soundtrack skomponowany przez zespół Capcom South Team. Taka Yuki Iwai, Isao Abe, Hideki Okuwawa i Tetsuyo Shibata. No szczęśliwym trafem jakiś czas temu do mojej domowej bibliotece trafiło analogowe wydawnictwo z muzyką do gry Street Fighter Alpha 3 wydane nakładem brytyjskiej wytwórni Laced Records. No i nie minęło dosłownie kilka dni, kiedy pod wpływem nostalgii od razu wróciłem do samej gry, przy której jako nastolatek no, spędziłem ogromną ilość czasu. Zaś sama muzyka no to jest, sądzę, taka kwintesencja japońskich salonowych bijatyk, z czego studio Capcom zasłynęło w umysłach wielu milionów graczy. No i słyszymy tutaj dynamiczne gitarowe riffy oraz brudne, acz melodyjne brzmienia elektroniki. No dla mnie to jest genialna ścieżka dźwiękowa, która o 180 stopni wywróciła muzykę do serii Street Fighter, tak więc bardzo serdecznie polecam. Dobrze, panowie, dzisiejszym tematem rozmowy będzie sylwetka muzyczna Yoko Kanno. No, Mozarta w spódnicy, że tak powiem, pozwoliłem sobie nazwać kompozytorkę, a także artystkę o wielu muzycznych twarzach, szerzej znana publiczności z takich projektów jak Macross Plus, Record of Lodoss War, Chronicles of Heroic Knight, Cowboy Bebop, Jinro, Excaflon, Ghost in the Shell, Standalone Complex, Warsley, no i wielu innych praw, z tym również jako producent muzyczny, a nawet osoba przygotowująca aranżację utworów. Ale trzeba sobie szczerze powiedzieć, że ona tak naprawdę zaczynała i wiem, że będziemy zaraz na pewno poniekąd każdy z nas. Ja wiem, że Arek jest tutaj no, specjalistą, jeżeli chodzi o kompozytorkę, więc przypuszczam, że też bardzo dużo tutaj ciekawych rzeczy ze swojej strony dopowie. Ja bym też chciał, żebyśmy się skupili oczywiście więcej na samej muzyce kompozytorki. Owszem, gdzieś tam kilka słów o niej opowiemy, ale trzeba sobie jasno powiedzieć, że sama kompozytorka zaczyna od gier wideo i to już zanim jakby stała się taką ikoną w Japonii, jeżeli chodzi o komponowanie muzyki do japońskich animacji, to kompozytorka zaczynała tak na dobrą sprawę chyba od gier wideo. Arku, popraw mnie, jeżeli się mylę. I to był chyba gdzieś w okolicach 85 roku na Nintendo Entertainment System pojawiła się pierwsza gra jej kompozycji, to był Romance of the Three Kingdoms od Koei. No ale chyba najbardziej zasłynęła i chyba przez wielu fanów jej twórczości to chyba najbardziej jest rozpoznawalna muzyka do gry Naple Tales Arcia of the Daydream, gra wydana na Sega Dreamcast w 2000 roku i chyba przez niewielu znana, tak sądzę, ta gra. Ale panowie, pytanie do was od razu. I jak myślicie, jakie są wasze ogólnie wspomnienia, jakie są wasze takie początki związane z pracami Yoko Kanno? Od czego to się zaczęło? Michale, może od ciebie teraz zacznę, u ciebie, jeżeli chodzi o twórczość Yoko Kanno. W przypadku Yoko Kanno zaczęło się u mnie akurat nie z grami, ale z anime. I pamiętam do dzisiaj, jak na jakimś konwencie
już niestety nie pamiętam którym, widziałem kilka odcinków serialu Escaflowne. The Visions of Escaflowne. I tam właśnie pamiętam, że kawałek Gyoko Konno, jak Sokoła Iranaj był, otwierał każdy odcinek. No i wpadł mi bardzo w ucho, więc oczywiście, jak to mam w zwyczaju, chciałem się dowiedzieć właśnie, kto to skomponował i no i tak trafiłem na Yoko, no i zacząłem po prostu grzebać, no i no i poznałem jej twórczość. Więc wszystko zaczęło się właśnie od tej wspaniałej piosenki niezapomnianej. Tak, ja to oczywiście za chwilę będę mówił. Pamiętasz może zaraz, jak usłyszałeś pierwsze jej prace, to nie wiem, zainteresowałeś się samą kompozytorką, nie wiem, zacząłeś grzebać w internecie. Wiadomo, że wtedy to takie informacje były średnio dostępne. Czy później, nie wiem, starałeś się specjalnie szukać kolejnych animacji, do których ona skomponowała, czy dziwnym trafem znowu trafiłeś na animację, gdzie napisała muzykę? Akurat właśnie tak jak mówisz, druga opcja. W tym czasie właśnie jak pojawiło się Escaflowne, było też kilka innych seriali anime i filmów, które również skorzystały z jej kompozycji. Więc można powiedzieć, że jak już właśnie rozpoznałem już i ten jej charakterystyczny styl, to później już tam drogą asocjacji udało mi się namierzyć parę innych utworów bez patrzenia, kto je skomponował. Po prostu już ten jej charakterystyczny styl był na tyle ewidentny, że właśnie mogłem tak jak po nitce do kłębka tak poznać kilka innych jej kawałków. Pamiętam jeszcze, było takie anime Raksefon bodajże, potem właśnie... Tak, Raksefon. Tam no. Dwa sezony. I oczywiście później okazało się, że również miała bardzo duży udział w Cowboy Bebopie, więc co też na początku nie wiedziałem, ale jak już tak się otworzyłem, no to wszystko to zaczęło się ze sobą fajnie łączyć. No. Powiem dla mnie to... Zanim Arkowi oddamy głos i poznamy też jego historię, ja byłem w ogóle w szoku, bo jakby przygotowując się do dzisiejszej audycji nagrania, ja powiem szczerze, nie byłem i nie wiem, czy będę jakimś wielkim fanem Yoko Kanno, oprócz oczywiście Cowboya Bebopa i może Macrossa Plus, ale to może oczywiście za chwilę będziemy rozmawiać, ale ja byłem w szoku, że ona zaczęła jakby tą swoją karierę, jeżeli chodzi o animacje japońskie, to zaczęła od przygotowania aranżacji do Porco Rosso ze studia Ghibli. Ja na przykład o tym kompletnie nie wiedziałem. Ona tam była odpowiedzialna za przygotowanie aranżacji do tej piosenki Once in the Wild, Targ of the Old Days bodajże. Ta się piosenka chyba tam nazywa. Zresztą Porco Rosso to jest obok sąsiada Totoro, moja ulubiona animacja ze studia Ghibli. Więc ja byłem naprawdę w szoku, że nie wiedziałem. Ona dopiero później gdzieś tam zasłynęła już kolejnymi produkcjami, o których na pewno Arek jeszcze wpowie. Ale jeszcze tak przytrzymując Ciebie na chwilę, Michale, w związku z tym, co w kolejne produkcje uświadamiały Ciebie, że to jest ta sama kompozytorka, że ona była taki troszeczkę John Williams japońskich animacji, co mnie zaciekawiło, że to były takie czasy, pamiętasz, że praktycznie brak dostępu do internetu, jak już był, no to te wiadomości w internecie nie były aż tak szeroko dostępne. Myśmy jeszcze się, że tak powiem, poruszali w czasach, kiedy trzeba było się wymieniać kasetami magnetyfikacji, telefonowymi, żeby oglądać kolejne anime, bądź oglądanie zagranicznych niemieckich programów, gdzie jeszcze zanim księżniczki, czarodziejki z Księżyca, czy tam inne znane, popularne animacje, na których się wszyscy, że tak powiem, osoby w latach 80. zaczęły interesować japońską popkulturą, to trochę czasu minęło, ale czy... Jeżeli ty na przykład poznawałeś te kolejne jej prace, miałeś takie wrażenie, że one były jakoś bardzo do siebie potrzebne, to znaczy jaki był taki punkt dla ciebie bardzo ewidentny, rozpoznawalny, że wiedziałeś, że to ta sama osoba jednak pisze? To tak, nie wiem, spróbuję to tak ująć w słowa po swojemu, ale tak mi się wydaje, że właśnie Yoko Kanno w pewnym stopniu przypominała mi mojego innego ulubionego kompozytora japońskiego, Yasunori Mitsudę. To są dwa bardzo
różne od siebie typy artystów, ale moim zdaniem właśnie mają pewne wspólne cechy. Jeżeli chodzi właśnie o te podobieństwa, zarówno Kanno, jak i Mitsuda znani są z włączania do swoich kompozycji szerokiego wachlarza muzycznych wpływów i gatunków. Są zdolni do tworzenia skomplikowanych i złożonych aranżacji muzycznych, które często zawierają różne, jak pewnie wiesz, warstwy instrumentów, zawiłe harmonie i są również znani z tego, że potrafią tworzyć właśnie te zapadające w pamięć melodii, które pozostają w pamięci na długo po ich usłyszeniu. I tak się właśnie na przykład stało z Yaksokuwa Iranai i z kilkoma innymi utworami. Usłyszałem raz i zostało mi to gdzieś tam w tej podświadomości i tam, wiesz, mieliło. I jakby chciałem po prostu ten utwór mieć z tym, bardziej z tym utworem obcować. No i jeżeli chodzi o różnice, to Kanno i Mitsuda wykorzystują trochę inne zaplecze instrumentów. Ale to też jest bardzo ciekawe, bo na przykład Kanno ma tendencję do używania szerszej gamy instrumentów, często włączając do nich żywe orkiestry, zespoły jazzowe i elektryczne instrumentarium. A na przykład Mitsuda używa bardziej tradycyjnych instrumentów orkiestrowych, takich jak smyczki, jakieś dęte, właśnie również nietypowe instrumenty. Więc I to mi się właśnie zawsze podobało, że to są tacy właśnie kompozytorzy, którzy tworzą mocną, nastrojową muzykę przechodzącą przez różne gatunki. No i jakby właśnie w ten sposób Kanno i Mitsuda no, tak wskoczyli właśnie do tej mojej pierwszej piątki ulubionych japońskich kompozytorów. Są bardzo inni, a zarazem właśnie mają takie podobieństwa, które mnie do nich przyciągnęły. Wiesz co, przez to, co powiedziałaś, mi się zrodziło kolejne pytanie, ale ja już nie chcę trzymać Arka, że tak powiem, chciałbym, żeby on też wypowiedział się mocno o kompozytorce i jej początkach. Arku, jaki to był twój, jak wyglądał twój początek z Yoko Kanno? No dla mnie to, myślę, że to były płyty z magazynu Kawaii. A ten kawaii o popkulturze, mangi i anime. Pierwszy chyba magazyn w Polsce, wiadomo. I oni tam przez dłuższą chwilę dodawali kompakty z czołówkami anime, ale też właśnie chyba ziny tam były. MV-ki chyba różne, bodajże też takie. MV-ki też. Tam mnóstwo takich twórczości fanowskiej. I no, mnie czołówki najbardziej interesowały z tego wszystkiego. I tam właśnie chyba bardzo mi posiadła czołówka do właśnie telewizji innej serii Record of Lodoss War. I to było tam właśnie z Mają Sakamoto. W ogóle tam Maja Sakamoto chyba 16 lat miała, jak nagrywali tą piosenkę, co było też bardzo odjechane po prostu tym względem tego, jak sobie dobrze poradziła. Ale równolegle na tych płytach właśnie była także czołówka do Cowboya Bebopa, to był 99, był zwiastun do amerykańskiego wydania Escaflowna, Vision of Escaflowne, który Michał Mazur właśnie wspominał. I tam też teraz zwróciłem uwagę na to, że w tym zwiastunie jako taki selling point, jako hook był wspomniany właśnie Music by Yoko Kanno. A tam właśnie zostało to, już wtedy zostało to podane, to nie robiło to mnie takie wrażenie, ale właśnie sama muzyka bardzo mi się podobała i potem znowu podobnie jak u Michała, tak się złożyło, że jakieś takie serie, które w moim takim najbardziej intensywnym okresie oglądania, które były bardzo, prezentowały bardzo wysoką jakość i bardzo taki mi odpowiadający sposób narracji, a jednocześnie właśnie miały bardzo dobrą muzykę i okazywało się, że Yoko Kanno właśnie stoi za tym. Bądź na przykład ludzie, którzy pracują z Yoko Kanno, to też jest całkiem zabawne, że na przykład Jinro. W Jinro muzykę, teraz już nie powiem, nie pamiętam dokładnie, kto to robi, musiałbym, pozwólcie, że sobie szybko wyklikam. Jinro to jest ten film. Tak, chyba na Netflixie fabularyzowany film chyba, bo w tamtym roku czy do Tak. To jest ten taki, to nie jest, jak powiedzieć, to jest takie, co by było, gdyby Japonia została pod wpływami lokalnej odmiany faszyzmu i jakby to wyglądało. To był ten film trochę taki na fali tych protestów studenckich, które się działy bodajże w latach 80. w Japonii. I
Jest to bardzo dobry film, wciąż polecam. I muzykę do niego napisał Hajime Mizoguchi i to jest były mąż Yoko Kanno. I oni razem tam pisali muzykę do tego. Ale na przykład jest, nie wiem, Trigun na przykład, albo Hajime no Ippo, czy Gungrave. I tam muzykę pisze jeden z moich ulubionych kompozytorów, Tsumeo Imafori. I to jest człowiek, który również na bardzo wielu soundtrackach Yoko Kanno gra na gitarze. Po prostu jest jej supportem, więc to też im głębiej się wejdzie właśnie w tą scenę tych takich bardzo dużych wpływowych produkcji tych przy 90. i początku 2000, to jest taka sieć tych kompozytorów, którzy robią bardzo dużo rzeczy ze sobą albo właśnie solowo w tych swoich projektach. No ale też to tak można powiedzieć, że te lata, nie wiem czy się zgodzicie ze mną, zanim przejdziemy jakby do kolejnego pytania, to nie wiem czy się ze mną zgodzicie, ale te lata 80. i lata 90. były bardzo płodne, jeżeli chodzi o Japonię i nie chodzi mi tylko wyłącznie o muzykę do gier wideo, bo o tym to można byłoby oddzielną audycję, zresztą maraton można byłoby w sumie nagrać, ale tak w przypadku animacji japońskich było. Ja wiem, że mogę teraz brzmieć jak jakiś boomer, dziadek, ale z całym szacunkiem lata 80., 90. to był dla mnie osobiście chyba też najlepszy okres muzyczny dla japońskich animacji. Nie wiem, Arku, zgodziłbyś się z taką tezą? Różnie. Powiem tak, no teraz nie słucham tej muzyki z anime tak bardzo. Może dlatego, że właśnie Yoko Kanno bardzo rzadko już pisze w tym momencie, ale z tych nowszych rzeczy, powiedzmy, które się pojawiło, fajnie sobie sprawdzić Kevina Penkina. Penkin zrobił tak, do Made kojarzy. In Abyss. Tak. I znowu, mi się może podobać Kevin Penkin, dlatego że znaczy, słuchałem z nim kilka wywiadów i on nigdy nie mówi tego, nigdy nie jest to powiedziane, ale on brzmi dla mnie bardzo jak Yoko Kanno, pewien sposób kompozycji czy romantyczności tej muzyki, jaki właśnie ten taki rozmach, ten taki elementy world music i nie wiem, taka jest dobra zabawa, która tam jest po prostu w tej muzyce. Znaczy Yoko Kanno to jest chyba najfajniejsze dla mnie, żebyśmy tak może nie skakali między tematami, ale jeszcze rozwinę to potem, że dla mnie Yoko Kanno to jest właśnie że ona wydaje się dobrze bawić z tą muzyką. I ona wydaje się bardzo dobrze rozumieć to medium i dobrze się nim bawić, co jest bardzo słyszalne. I Kevin Penkin wydaje się robić taką bardzo podobną muzykę i no, jest to coś, co mi się tej współczesnej muzyki z gier, czy muzyki z anime jakoś tam nie słuchacie, no to jest takie dobre wejście. To też jest w sumie może też znamienne, że mówimy tutaj o człowieku, który no, nie jest Japończykiem. On jest z Australii, jest Australijczykiem through and through i trochę przypadkiem po prostu trafił do tej branży. Tak, ale też jakby, Michale, zaraz oddam ci też mikrofon odnośnie tego pytania mojego odnośnie tych lat 80-tych, 90-tych. Ja też może, rozszerzając może te moje pytanie, może to też wynika z tego, że mieliśmy bardzo dużo takich niezależnych produkcji, które wyglądały oczywiście na wysokobudżetowe produkcje, no bo Akira też troszeczkę wiem, że zbaczamy na chwilę z tematu głównego, ale był bardzo wysokobudżetową produkcją, już nawet nie wspomnę o znakomitym Ghost in the Shell, ale też mnóstwo było jakby tych filmów wywodziło się z tego, co też Arek powiedział, z takiego niezależnego grona twórców, którzy nagle mając jakiś tam powiedzmy budżet, tak na przykład z Evangelionem też była taka historia, że to przecież też bardzo tacy niezależni artyści zaczęli tworzyć i to nagle taki boom powstał. Nawet nie wspomnę o Gundamie. Michał, ty byś się zgodził faktycznie z czymś takim, że te lata 80., 90. były najbardziej wyeksponowane i najbardziej bogate w muzykę do tych japońskich animacji, niż jak dotychczas się teraz dzieje? Wiesz co, tak ciężko powiedzieć, no bo tak jak sobie teraz tak myślę, wprowadziliśmy w taki bardzo nastrój sentymentalny, ale wydaje mi się, że muzyka anime ogólnie w latach 80. i wczesnych 90. była pod silnym wpływem J-popu, muzyki rockowej i wtedy te piosenki i te utwory były właśnie często skoczne, chwytliwe, z prostymi tekstami, które łatwo było zaśpiewać.
wiesz, boom też na karaoke, wiesz, i tak dalej. Ale potem w połowie właśnie lat 90. i dalej, wraz z tym, jak zaczęła się muzyka elektroniczna rozwijać, techno, nastąpił bardziej zwrot właśnie w kierunku bardziej elektronicznych i eksperymentalnych dźwięków w muzyce anime. W przeciwieństwie do tego teraz na dzisiejsza muzyka jest bardziej zróżnicowana i ma szerszy zakres stylów muzycznych. Więc w pewnym stopniu wydaje mi się, że Yoko Kanno wyprzedziła tą swoją epokę, bo to, co ona właśnie prezentowała jeszcze w tych latach 90. No, to widzisz, no mamy to teraz w różnych anime, bo jeżeli odpalisz te anime właśnie nowsze, też ich nie oglądam, ale pewnie zauważysz, że praktycznie każdy serial ma trochę inną muzykę i to mogą być naprawdę przeróżne style. No i wiesz, i dlatego wiesz, te lata 80. mi się wydawały właśnie bardziej trzymały się jednego konkretnego stylu, który był jakby właśnie powielany przez wiele produkcji. No a teraz, no, teraz mamy właśnie, no bardzo się to zmieniło, też rola muzyki w anime. Bo kiedyś właśnie muzyka w anime była używana głównie właśnie na przykład w tych motywach otwierających i kończących, a dzisiaj no jest bardziej wbudowana jakby w całe to doświadczenie multimedialne i anime osiadają oryginalne ścieżki dźwiękowe, starannie skomponowane, aby jednak uzupełnić narrację i wzmocnić to doświadczenie oglądania. No tak to widzę. Okej. Arku, ty coś chciałeś jeszcze tutaj dopowiedzieć? Może? Tak. To czy jest jeden wątek, który mi tak przyszedł do głowy, bo te najpopularniejsze produkcje właśnie Yoko Kanno, jeśli chodzi o anime, czyli no to Cowboy Bebop, to tak już na wysoko, potem długo nic w tej, powiedzmy, obecnej perspektywie. Ale właśnie czy Vision of Escaflowne i czy właśnie Ghost in the Shell, tam wielokrotnie pojawia się w wywiadach, szczególnie na przykład w Cowboy Bebopie, że ta muzyka powstaje trochę przed animacją. Ale to jest sposób komponowania, jaki właśnie prezentuje, to jest chyba Shinichi Watanabe, że on, rzeczy komponowania, produkcji serialu animowanego, że on tworzy animację pod muzykę. To jest trochę, on, dla niego muzyka jest takim niesłychanie ważnym elementem narracyjnym i to jest bardzo wyczuwalne w tym, co robi Yoko Kanno, jak to właśnie, jak po prostu animacja świetnie współpracuje z muzyką, jak muzyka podbija po prostu w konkretnych miejscach animacji. I jest mnóstwo analiz na ten temat i to myślę, że to jest też jeden z takich właśnie powodów, dlaczego ona tak dobrze działa. Że po prostu przez to, że wzmocniła, że tak bardzo mocno zapadła w tych animacjach, bo myślę, że one są dobre. No, czy możemy bardzo łatwo pociągnąć korelację, że jeśli coś jest dobre, to muzyka siłą rzeczy jest popularna, ale tutaj z racji tego, że ona jeszcze jest tak bardzo mocno osadzona w tej produkcji, tak bardzo mocno ją nakręca, sprawia, że ona tak została dobrze zapamiętana. Mhm. Ja ze swojej strony, jeżeli chodzi o mnie, no ja już dużo powiedziałem, jak to ze mną się zaczęło, to znaczy chyba, jak tak sięgam pamięcią, bodajże to na któryś, też jak u ciebie to było, Michale, konwentów, nie wiem, czy to nie było bodajże w Katowicach, jak się ten konwent nazywał, Asukon? Asukon? Tak. A czy był tak w Katowicach, to nie wydaje wiem, wydaje mi się, że masz rację. Tak, tak, Asukon to był, ja chyba wtedy obejrzałem, albo to był Macross Plus, teraz nie pamiętam, albo to był właśnie Record of Lodos, albo to był Escaflowne. I teraz nie wiem, któryś z tych trzech. I pamiętam, że muzyka od razu automatycznie zwróciła swoją uwagę. I tutaj, jak ty powiedziałeś, Michale, że opening i ending, w ogóle to jest bardzo znamienne u Yoko Kanno, te czołówki. To jest taki jakby jej bardzo taka wizytówka. Znaczy ja mam takie wrażenie, odnoszę takie wrażenie w tym wypadku. Nie wiem, jak to u was, ale pamiętam, że to na mnie zrobiło duże wrażenie i później w domowych warunkach, jak tylko można było, wśród znajomych pozyskiwało się jakieś kolejne animacje i gdzieś się trafiało znowu, że ona się gdzieś tam pojawiała, kompozytorka. No i oczywiście aż do momentu, kiedy tam w 98 roku serial się pojawił, Cowboy Bebop, no i można by powiedzieć, że zmiótł z powierzchni ziemi wszystko i przebił się do takiej świadomości ogólnoświatowej, jeżeli chodzi oczywiście dla fanów
animacji i też fanów japońskiej popkultury. No i też warto wspomnieć, że ona, Yoko Kanno, specjalnie założyła bodajże zespół chyba Seedbelts, jazzowy, który taki, powiedzmy, z nawiązką troszeczkę rocka, elektroniki, funku, bluesa i takiego orkiestrowego trochę popu. No ona wymieszała bardzo te gatunki, no i to, co sprawiło, że sama muzyka jakby jeszcze mocno podniosła rangę tego serialu. No ja sądzę, że nie ma tam żadnego takiego utworu, który by nie pasował do tego, co widzimy na ekranie. Ale o tym jeszcze na pewno, o samym serialu, samej marce Cowboy Bebop niejednokrotnie dzisiaj będziemy mówić. Ja mam, panowie, do was kolejne pytanie. Jak Yoko Kanno zmieniła postrzeganie muzyki do japońskich animacji oraz gier? Arku, jak to w twoich oczach wygląda? Nie wiem, jak z grami. W sensie, jeśli chodzi o rynek gier, to wydaje mi się, że jest to nikła zmiana. Znaczy ona może miała wpływ na coś, co się działo w samej Japonii i to też były tej początki kariery, czy powiedzmy tak, no, Nobunaga Ambition nie ma absolutnie żadnego znaczenia na Zachodzie, ale ma znaczenie dosyć spore właśnie w tych 80s japońskich. Tak samo, nie wiem, Uncharted Waters to też była taką w miarę dużą grą po prostu w Japonii i tam już mogła sobie pozwolić też trochę na więcej. Tam jest wydany album nie tylko chiptunowy, ale z aranżacjami. No tak jak ten wspomniałeś, Naple Tale, ale to znowu jest to coś, co wydaje się, że jest tylko dla fanów Dreamcasta. Dreamcasta, czy fanów właśnie takich zagorzałych fanów muzyki z gier. Znaczy to jest to urocza ścieżka, jest to fajna ścieżka, znowu Maya Sakamoto też tam śpiewa. No ale właśnie to postrzeganie tej Yoko Kanno jest bardzo mocno po wyjściu Cowboya Bebopa, to jest chcemy więcej Cowboya Bebopa. To trochę w ten sposób jest postrzegana. Dla mnie w grach ma jeszcze jedną fantastyczną ścieżkę, którą wydaje się w ogóle o niej się nie mówi. Jest to Ragnarok. Ragnarok Online 2. Jest to fantastyczna ścieżka, która w ogóle też trochę zginęła w natłoku jakichś innych produkcji tamtego okresu. Plus, umówmy się, Ragnarok 2 też trochę nie ma takiej estymy, jaką mały jedynka, na przykład szczególnie w Polsce, gdzie ona też właśnie w tych fandomowych czasach, ona z tych pierwszych mangowych RPG-ów, których ludzie bardzo mocno grali w fandomie. Ale no, jeśli chcecie takiego Mitsudę, bo to jest taki dobry Mitsuda, no to jest Ragnarok Online 2, to jest ten smak, który wam podejdzie. Ale no tak, wracając do tego, czy jak zmieniła obraz mangi i anime. No, wydaje mi się, dla ludzi, powiedzmy, z te 30+, nazwijmy, to Yoko Kanno to jest w zasadzie synonimem muzyki z gier. No, powiedzmy jeszcze Joe Hisaishi, ale do takiego, powiedzmy, typowego fana anime, bo rozdzielałbym mimo wszystko, fani anime to nie jest jednoznaczne właśnie z fanami Studia Ghibli, muzyka z gier to jest właśnie, jest Yoko Kanno, jest Cowboy Bebop, to tak, jeśli ktoś miałby wymienić jakiegokolwiek kompozytora muzyki z gier, to znaczy muzyki z anime, powiedziałby właśnie Yoko Kanno, powiedziałby Cowboy Bebop, no to jest spora zasługa. Kenji Kawai, no tak, ale to znowu Kenji Kawai istnieje w kontekście Ghosta. No nie? Tylko, wyłącznie. Nawet jeśli robił, nie wiem, z nowych rzeczy on do Mob Psycho robił muzykę. I tam są kilka naprawdę ciekawych kawałków i jest to fajne odejście od tego, co on robi na co dzień. Polecam w ogóle serdecznie. Mob Psycho to jest, jeśli w ogóle nie oglądacie anime, a chcecie powiedzieć coś dobrego, no to jest najlepsza, jedna z najlepszych rzeczy, jaka wyszła tam w przeciągu ostatnich 8 lat. W sumie 3 sezony są teraz. Ale wracając. No Yoko Kanno i jej wpływ na muzykę, no jest to wciąż jej wpływ, czy wpływ, że jej marka jest wciąż właśnie wyczuwalna, że ten, czy na przykład ta adaptacja Cowboya Bebopa, która się pojawiła, że to wciąż robi na ludziach wrażenie, nawet jeśli powiedzmy sam serial nie wyszedł, no to
szum był. Był szum jeszcze większy, ponieważ Ojo Kokano będzie znowu pisać muzykę. Ten czołówki z Cowboya Bebopa są w ogóle na YouTubie remiksowane na wszystkie sposoby. To jest w ogóle też całkiem zabawne, bo to jest taki klasyk akademii jakichś, na akademiach muzycznych w Stanach Zjednoczonych na przykład, że często się wykonuje na orkiestrę Tank właśnie, czyli czołówkę z Cowboya Bebopa. Więc to jest, ona dosyć mocno osiadła po prostu w tym, co myślimy o muzyce z anime, a jednocześnie wydaje mi się, że no to trochę odejdzie. Znaczy, że to się już w zasadzie na tym skończyło i że już nic więcej nie wyprodukuje takie, co mogłoby zrobić taką rewolucję i no to po prostu trafiła w ten taki idealny po prostu moment czasu ze swoją produkcją i no, na tym się skończy, więc w zasadzie no, tak to widzę. Mm-hmm. Okej. Okay. A Michale, a jak to u ciebie, jak twoim zdaniem Yoko Kano zmieniła postrzeganie muzyki do japońskiej produkcji pokroju anime albo gry? Najpierw może zacznę od końca i tutaj co właśnie przed chwilą powiedział Arek też, że jakby ona już ma ten swój najlepszy okres twórczości już za sobą. I też odnoszę takie mocne wrażenie, bo faktycznie miała niesamowity wpływ na wiele, wiele produkcji w tych latach 80., 90. i tak dalej, no ale od jakiegoś czasu no jakby też mam wrażenie, że trochę zmieniły się style i gusta współczesnych odbiorców anime, więc jakby ten jej najlepszy, najbardziej produktywny okres ma już za sobą. A natomiast jak zmieniła? No przede wszystkim wydaje mi się, że dzięki niej właśnie w filmach anime pojawiły się bardziej innowacyjne ścieżki dźwiękowe, gdzie ona wniosła ten swój zróżnicowany styl i szeroki zakres gatunków. No i na pewno właśnie też wspominaliście wcześniej panowie o współpracy z Mayą Sakamoto. I wydaje mi się właśnie, że również ten aspekt, jakby ona też wprowadziła jaką pewną innowację, kiedy zaczęła współpracować z różnymi utalentowanymi artystami w branży anime i gier. No i dzięki temu właśnie powstało kilka niezapomnianych dzieł. No i wydaje mi się też, że ta jej muzyka właśnie miała taki bardzo szeroki wpływ kulturowy, nie tylko na Japonię, ale także na świat, w czym pomogła oczywiście popularność Cowboy Bebop, więc wydaje mi się właśnie, że jakby ten przemysł anime i kształtował się właśnie po części też dzięki tej muzyce, którą ona wprowadziła, no i też wydaje mi się, że działało to w obie strony, bo ona właśnie jakby kształtowała te seriale, choćby właśnie przez to, że ta muzyka często była tworzona, tak jak też wspominaliście, zanim jeszcze dokładnie było wiadomo, o czym to anime w 100% będzie. No i potem w rezultacie jakby ta muzyka wypełniała wiele rzeczy i tworzyła jeszcze bardziej niezapomniane, takie multimedialne wrażenie. Więc no tak wydaje mi się, że tak, no te trzy rzeczy na pewno. Michale, zanim jakby dokończysz, Arku, ty coś chciałeś jeszcze tutaj dopowiedzieć odnośnie tego, co Michał zaczął mówić? Tak, bo tutaj Michał zwrócił uwagę właśnie na ten kontekst Japonii i chciałem rozszerzyć trochę swoją wypowiedź, bo znowu my mówimy tutaj o tym kontekście zachodnim, no nie? No to jak my widzimy też nasze odbieranie anime było też trochę przez pryzmat tego, co nam przyszło na przykład z Ameryki. Ameryka też lubiła ten filtr, więc dla reszty świata no to jest ten Cowboy Bebop w zasadzie. To jest Yoko Kano. Ale też warto zwrócić uwagę, że dla Japonii to jest znacznie, znacznie więcej, bo Yoko Kano robiła w Makrosie. Na przykład, to znaczy, że Makros Plus, znowu, to było coś, co było super wpływowe w Stanach Zjednoczonych i tam też, to była Yoko Kano, która się pojawiła w Stanach Zjednoczonych, a Cowboy Bebop jako tam ugruntował po prostu tą pozycję. Ale dla Japonii to był Makros Plus, ale potem był teraz nie pamiętam, te Makros Frontier chyba to był, tak. Te dwa nowe Makrosy, takie nowe, w sensie tam miałem 2000, żeby mnie skłamać, 8, 7, może tak, tutaj mogę kłamać troszkę, ale to 2000. Czy Gundam, czy Ternei Gundam, do którego robiła tą, czy soundtracki, to też było bardzo, bardzo duża rzecz dla Japonii, więc ona tam też dla fanów ma trochę taką estymę osoby, która przetarła się przez takie
niesamowicie ważne dla tego przemysłu, dla popkultury japońskiej. Takie dobro narodowe, jednym słowem można by trochę tak. Czy, tak. Z drugiej strony ja też nie wiem, czy ona jest taka, znowu powiedzieć, niesamowicie rozpoznawalną osobą w Japonii. Tutaj nie wiem, jeśli Michał Mazur może coś dodać ze swojej perspektywy. Ja bym trochę odwrócił. Ona chyba nie jest... Sorry, Ziarku, wchodzę w zdanie. Nawet nie tyle, co... Czy jest, czy nie jest rozpoznawalna na terenie Japonii? Ja bym powiedział, że cały czas jakby wracamy do tego Cowboya Bebopa, no bo trzeba sobie to powiedzieć szczerze, to jej bardziej otwarło jakby drzwi do takiej, powiedzmy, rozpoznawalności na zachodzie, tak? Ale ja mam takie wrażenie, że mimo tego Cowboya Bebopa i to, że niestety ta Netflixowa wersja wyszła taka, jaka wyszła, ktoś może ją mniej lub bardziej lubić, ja sądzę, że ona nie jest taką rozpoznawalną kompozytorką w Europie czy w Stanach, jakbyśmy sobie chyba tego chcieli albo wyobrażali. Nie wiem, że to jest taka osoba, która jest w kręgach, takich jak my, między innymi, którzy się interesują popkulturą japońską, czy tam powiedzmy samymi tylko animacjami, to jak najbardziej będziemy kojarzyć. Ale w takim ogólnym, takim dostępnym jakby zarysie o muzyce na przykład, takiej światowej, to mało osób kojarzy. Jest taka nawet ciekawa historia, że gdzieś tam któraś izraelska orkiestra grała jej muzykę wcześniej, nagrywali, nie wiedząc... na pewno do tego, nagrywali do Macross Plusa. Tak, nie wiedząc o tym, że to kto to, i byli po prostu pod ogromnym wrażeniem rozmaitości i różnorodności tej muzyki. I to jest właśnie ciekawe, właśnie, że mimo, że mówimy o tej popularnych dla nas oczywiście tytułach, ale dla takiej szerokiej, takiego niestety użyję słowa mainstreamu, ona jest praktycznie nierozpoznawalna kompletnie. Znaczy, ja tylko z ciekawostek też dodać, że był film Vision of Escaflon, kinowa adaptacja, i on z kolei był nagrywany w Warszawie. Jest nawet film dokumentalny na ten temat, niestety po japońsku. Ale wracając do tego, co powiedziałem, ja się zgadzam. To nie jest osoba taka, no... Zresztą nie jest traktowana jako kompozytor tej jakiejś takiej wysokiej klasy. On jest po prostu, jest jakimś tam elementem wiedzy fanowskiej, nazwijmy to, i jedna trochę odejdzie razem z tą wiedzą fanowską. Tak mi się wydaje, że to nie jest osoba, która jakoś jest powszechnie znana. Z drugiej strony też bawi mnie to, na przykład właśnie jak robiłem jakieś researche i że na przykład, nie wiem, ostatni wywiad z Yoko Kanno, taki fajny, był z 2014 roku chyba, dla Red Bull Academy, to jest całkiem niezły wywiad, ale przy okazji znalazłem też, są takie powracające punkty odnośnie Yoko Kanno, czy Yoko Kanno robi plagiaty. Właśnie, też chciałem to poruszyć. Bawi mnie to, że to jest temat, który wraca cały czas przytaczane są te same argumenty i nie ma odpowiedzi. Nie ma odpowiedzi na zasadzie, nikt nie spytał jej. nikt nie zrobił jakiejś kwerendy, więc to jest taka trochę jałowa dyskusja. Ale tak, bawi mnie to, że to jest wciąż taki temat, który wraca i który wzbudza jakieś emocje. Szukanie sensacji, jedno słowo, można powiedzieć. Ja wiem trochę, skąd to się bierze. Kiedyś jak przygotowywałem, to było tam 15 lat temu, na Pyrkon bodajże, przygotowywałem taką godzinę pro lekcję Yoko Kanno, to dosyć mocno zanurkowałem właśnie fora fanowskie, jak to jest postrzegane, czy jest jakiś konsensus odnośnie tego, czy to są plagiaty. Zaryzykowałeś wejścia do Dark Webu, tak? Mangowego Dark Webu, tak. Zgadza się. Już sporo z tych stron nie istnieje, ale niektóre wypowiedzi sobie skopiowałem i to są takie bardzo, nazwijmy to w dużym cudzysłowie, akademickie dyskusje, czyli bo przecież jak to jest podobne do tego kawałka, to na pewno jest plagiat. Po prostu jest to dyskusja o takim zerowym zrozumieniu, jak działa komponowanie muzyki po prostu, czy kontekstu sztuki, że a może to jest właśnie nawiązanie do jakiegoś filmu, a może to było celowe, a może tutaj to... Nikt, wydaje się, tego w ogóle nie sprawdza. I ta dyskusja ciągnie się, ale jest strasznie mało merytoryczna. Z drugiej strony, są kawałki, które faktycznie wydają się super podobne. Tam takim bardzo częstym przykładem, który jest powielany, to jest kawałek z Matrixa,
I to jest bodajże Lunatic Calm i I Wanna Take You to the Roller Coaster, tam się taki fraza się pojawia. I jest bardzo, bardzo podobny kawałek w filmie kinowym Cowboya Bebopa. I to może być, to znaczy ja widzę to trochę tak, że my chcemy trochę pojechać na popularności Matrixa, bo te filmy wychodzą trochę w podobnym czasie i trochę chcemy pojechać na tym. Ale znowu, to, że się zdarzają dwa podobne kawałki, to jest szansa, że naprawdę ludzie niezależnie od siebie coś tam wyprodukowali. Ale ta dyskusja też wraca dlatego, że o Yoko Kanno było bardzo mało wywiadów. Jest w ogóle też super tajemnicza, tam bardzo mało kto z nią rozmawiał na żywo. Ona tak taka bardziej celebrowana, że jest takim geniuszem, że wiesz, co tknie jakikolwiek inny gatunek. Trzeba to zrobić jazz, zrobię jazz, trzeba zrobić symfonię, zrobić symfonię, trzeba pojechać na Islandię i zrobić coś jak Sigur Rós, tylko dla anime, zrobię to. Trzeba zrobić coś jak Björk do Ghost in the Shell Standalone Complex, zrobię. To jest jakieś takie niesamowite spektrum stylów, w którym w jakiś sposób się odnajduje, więc ludzie podważają, czy no, czy jest to geniusz, czy po prostu jest to jakiś spryciarz, który podbiera po prostu pomysły. Tak, ale to wiesz, Arku, to tak samo można powiedzieć spokojnie o Johnny Williamsie i Hansie Zimmerze. Przecież tam jest tak dużo nawiązań do muzyki z czasów romantyzmu, innych epok. Chociażby sama, jak się teraz nazywa, Interstellar, całe tematy na organy. Tam podobno są jakieś kopie dawnego jakiegoś włoskiego mistrza, który grał na organach. Naprawdę można było się do doszukiwać i faktycznie to jest. Takie czasami mam wrażenie szukanie na siłę. To jest tak, że jak się chce szukać, to się znajdzie. Znaczy, Tak, jednocześnie oczywiście, jest że to tak. ciekawe, no, że to wciąż wraca i tak. Znaczy, tak mówię, to jest bardzo mało merytoryczne rozmowy są toczone w tym temacie Nie ma i. konkluzji, jednym słowem, Nie, później nie, nie, nie dochodzą. konkluzji nie ma żadnej. Czasem widziałem jakieś takie wpisy, że ludzie faktycznie na przykład pisali do zainteresowanych, w sensie, że. No, tak, najbardziej tym takim koronnym dowodem na to, że Yoko Kanno ściągała, są jakieś takie wciąż na YouTubie kompilacje, po prostu takie są trzy kompilacje tego, który też, to jest ten kawałek, wygląda jak ten. I no niektórzy faktycznie pisali do wymienionych artystów, no nie, czy uważasz, że to jest jakiś plagiat. I to mówię, dawno czytałem, tego wpisu na forum nie ma. I że mówią, że po prostu albo nie odpowiedzieli, a jak odpowiedzieli, to w ogóle absolutnie nie, czemu zawracasz mi głowę. Niemniej. To nie jest dowód w dyskusji, a jakaś tam przytoczona anegdotyczna wiedza z forum, który już nie istnieje, więc w zasadzie dopóki ktoś tam nie podejmie tego wątku w dyskusji, a nie sądzę, żeby ktokolwiek podjął, to nic z tego nie wyniknie. Michale, ty byś chciał coś tu jeszcze rozwinąć, bo w pewnym momencie uciąłem. Mam nadzieję, że nie uciąłem twoje myśli i może byłbyś w stanie jeszcze wrócić do tego stanu. Jeszcze chciałbyś coś tutaj dodać od siebie i plus jeszcze może to Arek dopowiedział w kwestii tego postrzegania Yoko Kanno na zachodzie. Przyznam, że się zasłuchałem was, panowie, opowiadacie bardzo interesujące rzeczy. I faktycznie ja też właśnie jakby śledziłem historie związane z Yoko już od wielu lat. No ale mimo wszystko, znaczy mówiąc o tej popularności, wydaje mi się, że musimy tutaj rozdzielić bycie rozpoznawalnym i bycie popularnym. Więc ona nie jest rozpoznawalną kompozytorką przez ogół osób. Jest zdecydowanie rozpoznawana w tym właśnie mniejszym, hermetycznym gronie fanów anime, no i ludzi starszej daty. Mimo wszystko, no bo tak, tutaj To właśnie my się zaliczamy. no niestety tak. Ale z drugiej strony, jeżeli chodzi właśnie o bycie znaną kompozytorką, to wydaje mi się, że zdecydowanie nią jest. I to świetnie pokazuje to, że właśnie jej kawałki, jej kompozycje były na przykład zamawiane przez wiele znanych firm japońskich, które właśnie płaciły jej za przygotowanie jakichś tam dżingli, kawałków. No i wiem, że na przykład między innymi robił to, była jedna z największych sieci hipermarketów Ion w Japonii. Również, no, przypuszczam, że jak tam wygooglacie, no to wyskoczy cała lista innych firm, z którymi ona miała właśnie jakąś współpracę. I to właśnie pokazuje, że jest jednak, że jest szanowana i jest ceniona, bo japońskie firmy w szczególności właśnie starają się zawsze unikać wszelkich skandali i sytuacji, które mogłyby przedstawić ich w złym świetle.
ale jednak ta ciągła, stała współpraca z Yoko w różnych gałęziach tak naprawdę kultury i biznesu pokazuje, że dalej jej wpływ jest silny i nawet jeżeli fanowie, może właśnie ci młodsi jej nie kojarzą, to zdecydowanie kojarzy ją branża, nie tylko rozrywkowa, ale również właśnie ogólnie właśnie e-commerce w Japonii. Ja sobie przypomniałem, w styczniu była premiera, to na pewno słyszeliście na Netflixie, Makanai w kuchni domu Maiko. I ona pisała muzykę do tego serialu. Tak, tak. Ja się przysłuchałem, a czy obejrzałem serial i powiem znowu, to znaczy, gdyby nikt ktoś mi nie powiedział, bym nie wyczytał, że to robiła muzykę Yoko Kanno, to bym się nie zorientował. Dlaczego? Bo po pierwsze jest tak oryginalna, w ogóle nie, jakby, nie wiem, ja, Michał, ty oczywiście tam na bieżąco mieszkasz w Japonii, więc przypuszczam, że może masz więcej możliwości, żeby sprawdzać seriale i też przy okazji gdzieś tam muzyka ci wpadnie w ucho. Ale ja na przykład jak słuchałem tą muzykę, a szczególnie muzykę do czołówki, to jest znowu takie oryginalne. To znaczy bym powiedział nawet, że chyba to nie zrobiła kompozytorka bądź kompozytor pochodzący z Japonii. Więc ja byłem bardzo pozytywnie zaskoczony tym, że to Yoko Kanno skomponowała. Natomiast ja jeszcze tak by ze swojej strony dopowiadając o tym, czy zmieniła postrzeganie muzyki do japońskiej animacji, ja myślę, że ona też to, co już mówiliśmy o naszych takich powiedzmy wspomnieniach związanych z twórczością kompozytorki, to już tu zostało powiedziane bodajże przez was, ona na pewno bardzo mocno zmieniła przemysł muzyczny w Japonii, jeżeli chodzi właśnie o komponowanie ogólnie muzyki, mam takie wrażenie. To znaczy, bo ona nie brzmi jakby była, pochodziła z Japonii, to znaczy ona tak bardzo jest nacechowana tą twórczością różnych zachodnich artystów, zresztą ona bardzo mocno chyba jest u źródeł siedzi w muzyce jazzowej i to nawet jeżeli nie mówimy o Cowboy Bebopie, to mówimy o jakichś innych produkcjach i gdzieś to słychać, czyli to powiedzmy taka... Nie, tutaj muszę tak? wtrącić, bo czy przynajmniej to z tego, co ja pamiętam z wychowania, to jest muzyka kościelna, bo jej rodzice byli katolikami. Tak, to też. Więc ona bardzo takiej muzyki chóralnej słuchała bardzo długo. Z jazzem pamiętam, że to jest tak, że ona nie lubi jazzu, tak w sensie to było takie zabawne, że nie do końca ciekawe. Lubi jazz i właśnie wszyscy byli zdziwieni, to też właśnie trochę buduje ten taki tej mit, ten wielkości Yoko Kanno, że jeszcze tak pisze jazz osoba, która nie do końca przepada, czy tam w zasadzie, że ona nie rozumie jazzu, tak w sensie to jest tam, już cytuję w zasadzie z jakiegoś tam wywiadu, ale to czy jeśli chodzi o jej zainteresowania muzyczne, tam się często pojawia też taki wątek, że ona na przykład była w takiej dosyć wychowana w takiej... Hermetycznej, takiej konserwatywnej. Mm-hmm. Konserwatywnej takim już trochę w zasadzie ekstremalnym stopniu, że ona nie miała dostępu, w sensie nie słuchała radia na przykład w ogóle, że ona tam z muzyką to właśnie była natura plus właśnie muzyka kościelna, bo chodziła z rodzicami do kościoła. I to trochę w niej zostało tak na zasadzie, że jak ona się zaczęła zajmować popkulturą, że tam miała zostać pisarką, ale nie została, to już nie wchodzić w te jakieś tam detale, ale coś, co wydało mi się takie bardzo znamienne, było to, że ona dopiero 10 lat po 10 latach kariery jako kompozytor właśnie w muzyce, dopiero wtedy powiedziała swoim rodzicom, że zajmuje się pisaniem muzyki jako do anime, to właśnie to był też taki problem, że anime w postrzeganiu jej rodziców było odbierane trochę jako taka niższa kultura. Ale to masz rację, to dzięki za poprawienie mnie, to znaczy ona też bardzo, to jest ciekawostka też, że gdzieś tam wyczytałem, że ona mając nawet 2,5 roku, ona zaczęła już pisać, komponować muzykę, to jest zabawne, a w wieku tam 4 zaczęła grać, czy oczywiście jeżeli chodzi o Azjatów, bo tu również w Chinach, no to bardzo wcześnie osoby uczą się grania na fortepianie, tam nawet w wieku 4-5 lat już i to jest takie bardzo było znamienne. No tak, ale to mechaniczne, no nie? Tak, w sensie mechaniczne. To jest z jakiegoś powodu, wiesz,
jest to różnica między oglądaniem tych wszystkich dzieciaków na YouTubie grających na pianinie, tak powiedzmy do 10 lat i tym dowcipie, że pokaż mi co umiesz, a ja ci pokażę to dziecko z Azji, które robi to już na poziomie mistrzowskim, ale no, czy ci ludzie potem zajmują się, czy są wpływowi na zasadzie, czy zmieniają coś w tym obrazie muzycznym, tak właśnie średnio, no nie? Tak, przynajmniej nie słyszymy jakoś tak specjalnie dużo o tych właśnie niesamowicie genialnych, wpływowych, tak, genialnych dzieciach, czy tak, tak właśnie talentach, które dorosły, no nie? Że, tak. Jakby zamykając w klamrę też te moje pytanie, które było do was, to ja tylko dopowiem, że faktycznie ona miała, w moich oczach miała większy wpływ jakby na swoich rówieśników bądź rówieśniczki i też kolegów po fachu i koleżanki, to, że miała ogromny wpływ, że można troszeczkę inaczej pisać muzykę, bo też jak ty, Michale, powiedziałeś, no, trzeba powiedzieć, że Japonia, no, lata 60., 70., 80., ona wchłaniała wszystko, co pochodziło z zachodu, począwszy od jazzu, rocka, później wiadomo muzyka klubowa w latach 90. się pojawiła, nawet można powiedzieć pod koniec lat 80., ale ona naprawdę miała bardzo ogromny wpływ i mi się wydaje, że to, co już było powiedziane, że jak się mówi o japońskich animacjach, no to pierwsza myśl, jaka przychodzi nam do głowy, no to jest Yoko Kanno. Panowie, na sam koniec takie pytanie. Czym jeszcze w przyszłości zaskoczy nas Yoko Kanno? Czy jest w ogóle szansa, że jeszcze nas zaskoczy, Michale? No przede wszystkim, tak wracając do tytułu tej dzisiejszej audycji, czyli właśnie Yoko Kanno jako Mozart w spódnicy, no to właśnie jako tak na koniec chciałbym właśnie przede wszystkim powiedzieć, że tak jak mówiliście wcześniej, bardzo ciężko jest przebić się w takim hermetycznym środowisku jak Japonia, który jest mimo wszystko społeczeństwem patriarchalnym i zdominowanym przez mężczyzn. I tutaj właśnie sformułowanie Mozart w spódnicy to nie tylko właśnie ukłon w stronę jej muzycznego talentu, ale także odniesienie do faktu, że wiesz, Kanno jest i była osobą pracującą w dziedzinie tradycyjnie zdominowanej przez mężczyzn. I Kanno, mimo tego właśnie, mimo wszystkich problemów, i wydaje mi się właśnie, że też niektóre oskarżenia o plagiat, to znając właśnie, będąc już w Japonii 14 lat, jestem w stanie sobie wyobrazić, że jako kobieta uzdolniona, musi mieć bardzo dużo wrogów. Wrogów, którzy będą na każdym kroku próbowali jakby udowodnić, że jak kobieta może być Mozartem w spódnicy. A Kanno cały czas przełamuje te bariery i burzy te stereotypy tym swoim, moim zdaniem, prawdziwym talentem, torując również drogę innym kobietom do kariery muzycznej i inspirując kolejne pokolenia kompozytorów, mam nadzieję, do przekraczania granicy tego, co jest możliwe w muzyce. Więc w pewnym stopniu uważam, że właśnie, że chociaż tak jak właśnie wspominał Arek i muszę się z tym zgodzić, nie wydaje mi się, żeby uzyskała kolejne przebicie na miarę tego, co się wydarzyło już w latach 90., to mimo tego dalej uważam, że jeszcze o niej usłyszymy. Bo to jeszcze nie koniec, bo te osoby właśnie o takim talencie, które cały czas jakby się rozwijają i szukają tych nowych dróg, wydaje mi się, że będą się pojawiać. No pojawiła się, jak wspomniałeś, teraz w tym nowym serialu Netflixowym. Jestem pewien, że jeszcze o niej wielokrotnie, w różnych kontekstach, niekoniecznie w grach, niekoniecznie w serialach, niekoniecznie w telewizji, może w czymś kompletnie zaskakującym, usłyszymy. Nie wiem, czy będę lepiej mógł to podsumować niż ty, Michale. Postaram się. Arku, a jak w twoich oczach wypada przyszłość Yoko Kanno? Znaczy, nie wiem, czy jestem aż tak optymistyczny, ale też nie wiem, czy jest to jakiś problem. Znaczy w moim odczuciu znaczy już osiągnęła, znaczy mogłaby równie dobrze usiąść na laurach i już robić rzeczy, jakby to powiedzieć, nie, rzeczy dla siebie. No nie, do szuflady na przykład. Mhm. Czy do szuflady, czy na przykład, nie wiem, przypomniałem się taka anegdota z Zimmerem, że
No, Zimmer właśnie, Hans Zimmer jako kompozytor muzyki filmowej, właśnie niesamowicie wpływała osoba i ponoć najfajniejszy Zimmer właśnie w tym momencie, jeden z takich fajniejszych, to jest Zimmer, który w ogóle nie powstaje do filmów, w sensie takich blockbusterów kinowych, tylko no, był taki dokument bodajże przyrodniczy. Tam, tak. Planet 2 i to jest ponoć niesamowicie interesujący Zimmer, bo to jest Zimmer, który nie brzmi jak Zimmer. Więc to może to jest właśnie tam Yoko Kanno, że już ten etap czy gier, czy no szczególnie gier powiedzmy, bo nie widzę w ogóle, żeby mogła teraz powrócić do gier, biorąc pod uwagę jaki nie. inny set. Chodzi mi o set po prostu zdolności, jakie jest potrzebne po prostu, żeby robić, jakby być takim kompozytorem. Mogłaby być nazwiskiem na doczepkę może, ale niekoniecznie kompozytorem w grach jako po prostu ilość technikaliów, które wymaga produkcja w gier, wydaje mi się, że to już niekoniecznie może ją to interesować. Więc wydaje mi się, że właśnie może pojawia się w dramach, może pojawiać się w właśnie jakichś filmach pełnometrażowych japońskich, co niejako siłą rzeczy zawęża jej odbiorców, ale właśnie czy to jest złe, czy to nie, no to nie, no, dla mnie to nie jest złe, no to jest już jakiś tam kolejny etap jej kariery. Życzę jej jak najlepiej. Znamienne wydało mi się tak, że to, nie wiem czy oglądaliście, jest przy okazji publikacji tego, znaczy publikacji, premiery aktorskiego Cowboya Bebopa. Jest wywiad z Yoko Kanno i z aktorami, którzy tam przyjechali, że udało nam się właśnie... To Netflixowy to był chyba. Tak, Netflixowy, tak, Netflixowy. Okay. To jest jakiś taki z tych reklamowych właśnie, tak. Przedpremierowych właśnie to materiałów zakulisowych. Widziałem. Tak, że jest wywiad z nią i ona jest... po prostu zacienionym jakimś pokoju. Że w ogóle, znaczy, czy to był jej pomysł, czy to nie był jej pomysł, nie wiem, ale tak właśnie, że wydaje mi się to trochę znamienne. Tak samo jak był na przykład Historie pandemiczne i podczas pandemii został wydany dwa czy trzy kawałki właśnie z Cowboya Bebopa, nagrywane właśnie przez stary zespół Seat Belts, tylko każdy oczywiście u siebie z domu na izolacji. I tam też się Yoko Kanno pojawia, tylko w ogóle bez twarzy, no nie? Że ona jest tam jako cień, po prostu jest po prostu, że stoi przy świetle i widać jej cień na ścianie, no nie, i ona tam tańczy i gra na pianinie, albo same jej ręce widać. I to może też jest jakiś tym element jej persony w tym momencie, że już tak naprawdę nie interesuje jej właśnie tej bycie w tych światłach reflektorów, tylko zrobiłam już co chciałam, to sobie podobię dla siebie, dla projektów, które w tym momencie mnie jarają. Mm-hmm. Ja się zgodzę z... Czy panowie, bardzo w ogóle serdecznie wam dziękuję za te wszystkie dzisiaj przemyślenia na temat Yoko Kanno i tych informacjach, o części rzeczach też jakby nie miałem pojęcia, ale właśnie o to chodzi, że te audycje służą ku temu, żeby uświadamiać i jakby szerzyć promocję na temat takich osób, ikon. Ja bym właśnie powiedział, że ona postawiła taki swój muzyczny pomnik i w nawiązaniu do tego, co Michał powiedział, ja się w 100% pod tym podpisuję, że ona będzie, jest i nadal będzie jakby inspirować kompozytorki tym, mam nadzieję, nie tylko na Zachodzie, ale też w Japonii, bo to jest właśnie bardzo potrzebne, biorąc pod uwagę, jak Japonia stoi kulturą, to ja mam i liczę na to, że może nawet nie tyle, co usłyszymy jakieś kolejne produkcje w niekrótkim, niedługim czasie, jeżeli chodzi o Yoko Kanno, ale że usłyszymy może takie głosy, że młode jakieś kompozytorki w wywiadach powiedzą, że tylko dzięki Yoko Kanno mogłam jakby odważyć się do tego, żeby postawić na swoim i zacząć swoją karierę jako przyszła kompozytorka. Czego tego sobie i wam wszystkim i wszystkim słuchaczkom i słuchaczom też i widzom życzę. Panowie, jeszcze raz dziękuję. To była ogromna przyjemność móc was gościć w tych skromnych progach audycji Słuchaj Gier. Arku, bardzo ci serdecznie dziękuję, że znalazłeś dzisiaj czas i podzieliłeś się swoją wiedzą. No i mam nadzieję, że to nie będzie pierwszy i ostatni i jeszcze raz nas odwiedzisz w audycji Słuchaj Gier. Dziękuję serdecznie za zaproszenie. I tutaj od razu oczywiście też odsyłamy was na profil facebookowy na Gracze Słuchacze, gdzie możecie też przeczytać informacje na temat muzyki do gier wideo i też popularnych albumów, które Arek poleca.
Michale, to jest, powiem tak, nie wiem, czy to widzisz, ale się kłaniam. Bardzo dziękuję. Naprawdę to była ogromna przyjemność. Ja się naprawdę bardzo cieszę, że się w końcu udało ciebie wyciągnąć i pojawiłeś się u nas w audycji. Dla mnie to była ogromna rozkosz usłyszeć ciebie, że mogłeś się podzielić swoją opinią, wiedzą. No i też naprawdę trzymam kciuki, że będzie jeszcze okazja, że się pojawisz. Może o Yasunori Mitsudzie, bo wiem, że jesteś wielkim fanem kompozytora. Tak więc jeszcze raz bardzo, ale to bardzo z całego serca dziękuję, że byłeś dzisiaj z nami. Dziękuję również za zaproszenie. No i tutaj też wychodzi nasza wieloletnia znajomość, bo wiedziałeś dokładnie, jak mnie zachęcić, wspominając imię i nazwisko Yoko Kanno. Więc przypuszczam, że jeżeli kiedyś rzucisz mimochodem Yasunori Mitsuda, no to nie będzie problemu z organizowaniem czasu na kolejną miłą rozmowę. Cudownie, oby jak najszybciej. Z tej strony mieliście okazję usłyszeć 66. odcinka podcastu Słuchaj Gier. Jak zawsze zachęcam Was do słuchania i subskrybowania naszych wszelkich kanałach związanych do słuchania podcastów. Jak zawsze kłania się serdecznie w pas Wasz wierny samuraj Mariusz Borkowski. Do usłyszenia, do zobaczenia, do następnego odcinka. Cześć. Słuchaj. 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 Gier. Podcast sławiący kulturę muzyki do gier wideo.